声が聞こえてさ僕と君以外の抗う間もなくて追いかれてさ夕焼けは最後まで消えてた知らない知らない僕は何も知らないこれからのことも君の名も今は今はどれでいいんだとただほどよどよどよどよ思うんだCześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Bragi i zapraszam do kolejnego materiału z gry Nioh Complete Edition, czyli takie moje mini wyzwanie, gdzie takiego dosyć rozbudowanego Souls-like'a z dwoma dodatkami postaram się przejść w 17 dni. Czy mi się to uda, zobaczycie. Oczywiście to jest takie powitanie, które wkleję do live'a, bo już zaczynam streamować na live'ach Nioh, dlatego że naprawdę mam mało czasu. A jednak gra jest dosyć solidna i dosyć długa, także mam nadzieję, że nasze wyzwanie się powiedzie. Także zapraszam was do oglądania. Choć niby tutaj gdzieś mi na tym, na kompasie jakoś pokazuje skrzynia, nawet dwie, tu gdzieś za ścianą. Wykonać jeden, musisz się ukłonić. To takie iluzoryczne ściany jak w Dark Soulsach. Musisz... Masz tu oczy na ścianie. Oczy na ścianie? Musisz się ukłonić, wykonać jeden z trzech gestów. Niebieski, żółty albo czerwony. I masz dwie próby. Trzy, jak złe zrobisz, ściana się wkurzy i z nią walczysz. Skąd mam wiedzieć, jaki to jest gest? Gdzie są te gały? Kurczę, ja bym nie wiedział, gdybyś tu nie przyszedł na ten na live. Aha, to dlatego są te dziwne sekrety. Ja nie widzę tutaj żadnych oczu. A, są. Dobra, mam. Jeden z trzech gestów. Cholera. To który gest? Na Hebiu trafił. Dobra. A nie, to tutaj mam to zrobić. Dobra, za daleko byłem, okej, okay, przepraszam. To zróbmy tak. Co to było? Udało się? Ta chyba trafił, dobra. Udało się za pierwszym, ty. I co? Udało się chyba, bo znikła, nie musiałem z nią walczyć. Od czego zginął? Zobacz na czerwonego. Patrz z upiorem. Miażdżenie na śmierć. Sprawca. Nurki Gabe. Aha. Dobra, to czaję bazę. Dobra, dzięki Rafik za info, bo ja nawet nie wiedziałem o tym. Jakiś pancerz zdobyliśmy. Bo tutaj są jeszcze jakieś skrzynie. Aha, czyli to są takie ukryte przejścia. Kurczę, dobrze wiedzieć. Cieszę się, że wpadłeś, bo tak to ja bym naprawdę nie wiedział. Patrz młodego wojownika. Strzała. Strzała. Oto ładne jaja. Czerwony gest zrobił i zginął od niego, mówisz? Poczekaj. Miażdżenie na śmierć. Za wrogie zachowanie. Aha! Za wrogie. Dobra, czyli czerwone gesty. O, fajnie. Dzięki, że mi piszesz, bo naprawdę bym nie wiedział. To jest jakieś przejście. A ten? Krwawy grób. Śmierć od ścięcia. Zbój. Ciekawe, czy gdzieś tutaj będą jeszcze takie ściany. Kawałek duchowego żelaza zdobyliśmy. Świeca przywoływacza. Jakby było na niebiesko, to że zrobi niebieski gest i zginął. Wrogie zachowanie na czerwono. Jakby było na niebiesko, to zrobił niebieski gest i zginął. Aha, czyli taka typowa podpowiedź. Jeżeli ktoś użył czerwonego, to wiadomo, że nie możemy tego zrobić. Żeby użyć takiego gestu czerwonego, tego negatywnego. Aha, dobrze wiedzieć. Wiecie co, muszę tutaj monitor przybliżyć.
bo nie widzę w pełni waszych komentarzy na czacie, to już masz wyeliminowany jeden gest. Dokładnie, dokładnie, a ich tutaj więcej chyba muszę zrobić, tak? Ja sobie trochę nie wyobrażam, że mam walczyć z tą jakąś dziwną ścianą, z tym nagrobkiem zastranym. Pancerz piechoty. Nietopowy pancerz Mengu. Świętą wodę zdobyłem. Ćmie do cięcia, sprawca zbój. Chyba tam gdzieś, co? Bo innego przejścia tak naprawdę tutaj już nie widzę. Okej, najpierw sprawdźcie sobie, co zdobyliśmy. Ale dzięki Rafik za info, naprawdę się przydało. Łuki mam mamy gorsze, także mi się nie przyda. Hełmy znają życie też. Dokładnie. Pancerz. Wow, lepszy. Założę go sobie, bo zdecydowanie ma lepsze staty. I ten jest gorszy. Choć może. Nie, ten jest na niebiesko, także tych na niebiesko nie będę zakładał. I pancerz zbuja. Bo tu i tak nie mam nic ciekawego. Dobra. Okej. W takim razie mam tylko jedno przejście. Jeszcze mam te 3 punkty umiejętności, ale dobra, to później sobie ogarnę. I sobie ogarnię. Mogę iść w górę i w dół. Będziemy mieć w górę. Peter Four, siemano, witam cię serdecznie. Dobry wieczór, panie kolego. Witam, witam. Same dobre, znajome twarze z Twitcha do mnie przyszły dzisiaj. Powiem wam szczerze, że mnie trochę zmotywowaliście, bo tak to mi się nie chciało streamować. Jak jeszcze se gadam, dzisiaj nikogo nie ma. Już przez półtorej godziny, albo z 2 godziny, bo dzisiaj kręcę streama od 21. Nie, skąd? 20:30. Aha, ja się tutaj wróciłem. Dobra, to pójdę sobie ta z górą. Zobaczyć. Czy górą, dołem, przepraszam. Ale tu idziemy gdzieś na zewnątrz. Cholera. Jeszcze z dzidą tam nie idzie. Wolę sobie zmienić na podwójne miecze. Pancerz pirata. O nie! Kolejny! Jeszcze ze strzałą. A myślę, nie. No cholera jasna, nie dadzą mi przyznać komentarzy. Jeszcze z toporem jakiś frajer do mnie idzie. Dobra. Już nie mam staminy. Dobra, ładnie. Co tam Peter Ford piszesz? A myślę, że nie naproszę się ma. Same empaty. Jak? Empaty. Co tam słychać? No nic, no gramy w gierkę. Zajebistą gierkę, ale ciężko dosyć. No i co no? Mamy 17 dni do przejścia Nio. Ciekawe, czy mi się uda, jeszcze z dodatkami. Od dzisiaj oficjalnie ogłaszam live'y codziennie. A w dni wolne, to nawet po długie godziny grania. Muszę to jakoś przejść do premiery dwójki. Nie wiem. Jeszcze jest który... A dobra, to jest ten z łukiem. A co tam u ciebie, Peter Force, słychać? A gdzie masz piękną diablicę? Nie no, o tej porze to ona nie ten... To ona nie przechodzi, bo ona codziennie pracuje od rana. Tego gnoja załatwił, on cały czas do mnie mierzy. Dobra. Cholera! Oj. I na co ci to było? Okej, teoretycznie tam mi gdzieś na kompasie pokazuje mój cel. Tutaj mamy skrzynię, tak? Nie, jakieś przejście. Sobie otworzyłem. To nie wiem, w którym miejscu.
Tam jest jakiś item, nie wiem jak się tam w ogóle dostać. Kurczę, ja jeszcze chyba sprawdzę tamte drugie przejście, tam gdzie były na samym początku, gdzie było wejście na górę. Bo coś mi się wydaje, że mogę coś pominąć. Walić, jak się w fonie napisze, poprawi mnie 3 razy klawiatura, że nie chce mi się nic poprawiać. No ja rozumiem, Peter Ford. Rafik, musisz iść na górę. Aha, na górę. No dobra. Spoko, to pójdziemy sobie na górę zobaczyć, co tam jest ciekawego. Tutaj raczej nie ma co walczyć. Upiorami. Czasu będziemy to robić. Ale zależy mi na tym, jak, żeby były jakieś fioletowe dropy przeciwników. Tutaj same jakieś pierdoły. Rafik, daszek się otworzył. Z powrotem. Aha. To ciekawe. Dobra, tak czy siak zobaczymy. Słuchajcie, tutaj górę. Tu mamy ciekawego. Bo klucz mamy, rozumiem, do tworzenia. Tak jest. Ktoś tu mi tu sapie znowu. A, gościu chrapie. Dobra. To będzie miał niespodziankę. Opór. Ażem go załatwił. Dobra, zmiana na 2 miecze, bo ma topór też. Pięknie. Ajajaj! Ale się dałem najsilniejszym atakiem jak jemu. Dobra, na spokojnie. Ja nie trafiłem w ruchu. Dobra, dawaj. Zdechniesz w końcu, zdechniesz, super. Wachlarz jaki zdobyliśmy. Pancerz Ronina Mengus, wachlarz. Otrzymujesz tytuł poszukiwacz rzadkich przedmiotów. Twój poziom reputacji wzrósł. Twój poziom reputacji wzrósł. Poszukuj Chito. Pancerz pirata Sundate. Yamatot Uchikitana. Zdobyliśmy pancerz młodego wojownika. Dobra. Zobaczmy, jakie tu mamy fajne, ciekawe rzeczy. Niezły surprise. No dokładnie, Peter Ford. Dokładnie, panie kolego. No stop są surprise'y, powiem szczerze, w tej grze. Mam czasami takiego face fucka, że to jest dramat. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy ciekawego. Dobra, z pojedynczych mieczy raczej nie korzystam. Hełmy oczywiście wątpię, czy będzie lepszy od tego, który posiadam w tym momencie. Także też dziadostwo. Tutaj też niby lepsza obrona, ale to ma lepsze umiejętności. Także nic ciekawego. Pancerz pirata też. Nie! Które to miałem? To! No to jest gorsze. Pancerz zbuja. Ciekawego. Tutaj mamy wachlarz. Specjalny efekt. Przeciw wiatrowi. Prowadzenie przedmiotów o yokai, co? Częstotliwość wypadania przedmiotów od demonów. Remont do znajomości plus 11 i od trucizn obrona. Dobra, na razie mi się nie przyda. Ale będę wiedział, że mam taki talizman. No i to na razie wszystko. I mamy jakiś, słuchajcie, nie, to nie samouczki, tylko jakiś tytuł zdobyliśmy. Prestiżu nic. Tutaj coś ciekawego. Ale nie chcę mi się nawet tego sprawdzać. Dobra, idziemy w takim razie na górę. Może chyba, że znowu mi jakiś frajer to zaskoczy. I nie mam czym się leczyć. Super. Ja mam jakąś skrzynię. Wow. I rzadki przedmiot. Skorupa Horagi. Otrzymano przedmiot. Ciekawe, co to jest. Pancerz młodego wojownika oczywiście słabszy, bo tu macie takie wskaźniki przy każdym itemie. W górę lub w dół. Strzałka w dół, czerwona, to znaczy, że coś jest słabszego. Kolorami oczywiście też się określa poziom danego wyposażenia. Pancerz młodego wojownika.
Okej, mamy kolejnego duszka. Wrócimy do kapliczki i tym samym będziemy mieć jakieś fajne ulepszenia, czy możliwości naszego bohatera. To też jest fajne. No bo ja widzę, że tutaj nic nie ma w tym miejscu. Że co, chyba zostaje nam tylko jedna droga, słuchajcie. Tam na dół. Bo tutaj też, słuchajcie, chyba nic nie było, co? Nie, tu był ten cały, ta ściana żywa, ten nagrobek, który mógł mi nakopać. Ale powiem szczerze wam, że strzeliłem tym nagrobkiem, z tym gestem. Naprawdę. Nie spodziewałem, ale mogłem dostać tam soliny w pierdziel. Peter Ford, dzisiaj byłem w sklepie, grałem, gra Game Mania. 3 egzemplarze wykupili typy pod rząd. Nio. Mówisz? Nio? A ja futerial do Nintendo Switch. Zupełnie coś innego kupiłeś. Patrz jak to ludzie w Nio grają. Ja nie wiem. To innych fajniejszych gier nie ma? Tylko Nio? Shodan, ja czekam na Resident Evil 3 i Duma, już kupiony i będzie streamowanie, muszę sobie nadrobić poprzedniego Dunka. No tak, ja mi tylko dwie misje na najcięższym dostały, powiem wam. Dwie misje w Dumie. Dobra, idę spać, szkoda, ale będzie okazja do oglądania, już praca, rozumiem. Dobra Rafik, dzięki za podpowiedź z tym nagrobkiem, naprawdę super sprawa, bo ja bym nawet nie wiedział, ja bym pominął i przeszedł dalej. Także dziękuję za radę. Jak mówię, Rafik, od dzisiaj streamy codziennie. Tylko że w różnych godzinach, bo ja też pracuję, nie? Ale że jutro mam na popołudnie, także dzisiaj sobie pogramy może do pierwszej. I codziennie będziemy cisnąć streamy. Złote zadanie, musimy przejść tą grę i wszystkie dodatki w 13 dni. Nie wiem, czy ja to ogarnę, ale postaram się. I Shodan, mam nadzieję, że dzisiaj będzie długi stream, Shodan, bo odpaliłem na drugim monitorze. Aha, cieszę się. I Rarain, Game Mania. Peter Ford? A to tu już nie do mnie pytanie. Oby streamy były najwcześniej. Dobra, Rafik, dzięki za podpowiedź i do następnego. Postaram się, żeby był jak najwcześniej. Duma to gówno, stare dobre były, ale nowe nie ma pomysłu. Chyba że weekendy. Nie no, chyba że weekend. Rafik, codziennie będą streamy. Codziennie będą streamy. A Dum to mi się podoba najnowszy, powiem ci szczerze. Zależy od gustu. Mi i Shodanowi się Dum podoba. A tu co to jest? A Duma Eternala kupiłem kolekcjonerkę. Także na pewno będzie z kolekcjonerki unboxing u mnie na kanale. Tu coś jest. Jakaś pułapka? Nie. Myślałem. A, czyli zginęli. Chyba zdobyłem amulet ziemi. Super. Rafik. Peter Ford, to ty na Ani? Chyba za weekend. Peter Ford, Rarain, ta. Także Rafik, trzymaj się, dobranoc. Miłej nocy i zapraszam do kolejne streamy. Wow! Ale bym spadł. Super. A jak się tam dostać? Dobre pytanie. Mamy ścieżkę na górę i na dół. Wolę na razie iść dołem. Tam oczywiście już super prezent na mnie czeka. Mam pistolet? Znaczy amunicję do pistoletu nie mam. Super. Lepszych strzał też nie, bo po co? Ale tu jest przejście. O panie kolego! Na spokojnie. Dobra, wykończ. Nie mogłem. Ajaj, nie miałem staminy. Dobra.
końcu. Naprawdę, jeżeli nie nauczę się kontrolować tego impulsu ki, to będzie słabo. To nie wiem, co to jest impuls ki, to jest jak naciśniecie w odpowiednim momencie przycisk R1, to regenerujecie sobie staminę. Bo jeżeli nie będziecie korzystać z tego impulsu ki, no to no nie ma jak atakować, bo nie ma staminy. Pod tym względem gra jest naprawdę brutalna, jeżeli się tego nie nauczy. Antidotum zdobyłem. Szkoda, że nie mam nic do leczenia. W ogóle ktoś zginął. O, tu by się przydało z kimś powalczyć. O fioletowe te, ale ja nie mam w ogóle nic do leczenia. Nie załatwię jak nic, jakiś frajer. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby do niego iść tam strzelać. Kurczę, no to jest najgorsze, że ja nie mam czym atakować. Za okno i masz cooldown. I spokój. Ale że co? Peter Four? Nie rozumiem. Jak tu łatwo można spaść? No w końcu eliksir zdobyłem. Trochę hajsu. Tutaj widzę, widzicie, ludzie poginęli. I ciekawe, co tam jest. Muszę sprawdzić to źródło. O nie! Ktoś mnie zauważył. Ktoś tu lezie. Wycofam się. Dobra, ma topór, czyli mam przewagę. Mam silną broń. Znaczy szybszą. No bo ładnie, łeb odcięty. Ciekawe, co tam jest w ogóle. Ja tutaj byłem, czy... A dobra, tam to jest droga powrotna. To źródło mnie interesuje, co to jest w ogóle? Aha, czyli to nas leczy, czyli będę miał wtedy możliwość zregenerowania sobie tych leczniczych eliksirów, rozumiem, tak? Kurczę, ale... To zanim tam pójdziemy, to jednak jeszcze raz bym sprawdził tamtą część lokacji, bo tu mi się wydaje, że tam można przejść. Ale mogę się mylić, ale kurczę, no tam żadnego przejścia innego nie było. Do poprzedniego pytania twojego. Aha, mojego. Spoko. Pamiętam, jakie to pytanie było, ale... Ale luz. Panie kolego Peter Four. Ja tutaj byłem, czy nie? Byłem. I ten teren jest zwiedzony. Czy jak tam wejść na tamtą górę, żeby ten item zdobyć? A to żadnego innego przejścia nie ma. A tam? Jak tam mam wejść? A, dobra, to jest ta drabka. Stąd przyszliśmy, ale z tej drabki nie ma innego przejścia. Czyli tam musiałem już wszystko zwiedzić. Tam na dole byłem. Czyli tam jest tylko ta droga. No, dobra. Nie ma innego przejścia, to ja nie wiem, jak tam mam wejść na tą drabkę. Od góry. Chyba, że tam jak będziemy szli w dół, tam znowu będzie jakieś wzniesienie, żeby przeskoczyć. Możliwe, że tak będzie. Dobra, ja z chęcią sobie... To teraz nic innego mi nie zostało, tylko się wyleczyć w tym jeziorku, czy tam w tym w źródle. Wtedy bym mógł stoczyć walkę z tym mrocznym duchem. Bo tam jest do wydropienia większość tych fioletowych, czyli najlepszych elementów wyposażenia. Bo nie wiem, jaki tam jest poziom. Jeżeli będzie większy niż mój, a ja mam... Ja mam... No jaki ja mam? Kurde, na 18. Tutaj widać. Jeżeli będzie większy niż 18, to ja z nim się nie będę pizgał. Nawet nie mam ci. Wejdź do gorącego źródła. O, to ciekawe. Odblokowano osiągnięcie uzdrowiciel spa. Ej, ale to mi miało zregenerować te
eliksiry, co to ma być? Jakaś podruba. Te bąka puścił ty i co? Nie no, jest jakaś ikona niby w lewym górnym rogu. Ale nie wiem co ona oznacza. Chyba, że to mi regeneruje. Pamiętam jak to, jakie to pytanie. Dobre. Ja to pisałem i zapomniałem. Ja tak samo, ty. Ja nie pamiętam o co to było. To pytanie. Dobra. No nic, niby to mnie chyba respi. Ej, dobra, walczmy z tym duchem. Spróbujmy. Co ma za broń? Oj, super, że tu spadłem, naprawdę super. Dobra, ładnie. Pięknie, yes! No i to się nazywa walka. Odachi is then. I to jest jakaś fajniejsza Odachi. I zbroja płytowa. Tylko chyba płytówki to będą ciężkie. Nie wiem czy ja mam aż tyle, słuchajcie. Aż tyle udźwigu. Zaraz zobaczymy. No a coś fajnego zdobyłem. Odachi, to są te takie wielkie miecze. O jest, Odachi. Jest gorszy, ale niewiele. Znajomość ma dwa paski, trzy paski prawie, a ten mój tak samo. 18, 30, 45. A to Odachi. Nie, ale to ma słabe te staty. To Odachi. Obrażenie od uchwytu. Odchwytu, przepraszam, przełamanie. Obrażenia ki od umiejętności. Specjalny efekt. A tam w tym toporze co mam? Za specjalne efekty. Redukcja ki od ataku w zwarciu. Redukcja od ki od gardy. Powiem wam szczerze, możemy spróbować to Odachi. Aczkolwiek. Kurczę, aczkolwiek topory mają taki fajny atak obrotowy. A dobra, nie zmieniłem. Ale tutaj na tym to ja bym wolał nie walczyć. Przynajmniej ćwiczyć. Raz, dwa. No właśnie, nie mam za bardzo tego Odachi ulepszonego. Wolałbym jednak ten topór sobie zmienić. Także wrócę do mojego topora. Ej, on jest jednak lepszy. Dlatego mam dodatkowe fajne umiejętności z nim związane, kombosy, których się uczyłem, nie? Zwal go jak możesz. Ja, znaczy nie, można go zwalić, ale... Ale wiesz, tutaj łatwo samemu można zginąć, panie kolego. Panie kolego Peter Ford. Dobra, pancerz jakiś gówniany, jak zwykle. Pancerz też jakiś gówniany zdobyłem, kolejny. Na ramiona, mamy lepszy. Zbroja płytowa. KT. Redukcja obrażeń, obrona przeciw ziemi, odporności. Plus 2. Amplita zdobywana od ludzi. Przeciw ziemi mamy obronę. I ogólną obronę mam większą. Super. To jest lepsze niż to. Elegancka sprawa. Widzicie? Dlatego warto z tymi duchami walczyć, jeżeli są różowe elementy wyposażenia wokół tego grobu. To wtedy możemy sobie wdropić naprawdę dobre wyposażenie. Cały czas mam te 3 punkty umiejętności. Ja nie wiem, czy ja to w ogóle dzisiaj będę używał, czy nie. I co to jest? Skorupa Horagi. Róg stworzony z muszli. Dmuchanie w nią wyzwala głęboki, przypominający grę na trąbie dźwięk. Często noszą je górscy asceci Yamabushi. Używa się ich też na polach walki do wydania rozkazów lub przywoływania wojsk. Ponadto wrodzy gracze mogą poznać twoje położenie. O nie, żadni inni gracze. Tutaj coś jeszcze mamy, bo z tego zapomniałem zobaczyć. Ale gorsze statystyki.
No, a to na razie możemy sobie zmierzać dalej. Bo tak, ja, tylko że mam takie... Mam taką pewną sprawę. Czy jeszcze mogę skorzystać z tego? Czy już nie? Pewnie nie. Bo już się nie świeci ta... To spa. A, szkoda. Wujek Marek by od razu wszystko chciał, nie? Po 500 razy korzystać. Niełatwiej zwalić ze skarpy wroga? No, no tak, łatwo, ale wiesz, tutaj nie pan... Nie mam takiego czegoś jak w Assassinie, że masz jakiś kop czy coś. Tutaj mogę tylko atakować różnymi atakami. Silniejszym, atakiem lub szybszym, ale słabszym. Ale to jest ryzyko, że mogę spaść. Już nieraz myślałem, że kurczę spadnę. Także można go, można zrzucić, ale normalnymi atakami, Peter Ford, ale to jest ryzykowne. Shodan, dzisiaj dzień masturbacji. O nie. Jak się Shodan masturbuje, to idzie koniec świata, słuchajcie. O, patrzcie jak ukryty. Kolejny duszek. Dobra. Talizman drogowskazu zdobyłem. Ale nie, drogowskazu to chyba pokazuje wam drogę, gdzie macie iść. Chyba. Talizman drogowskazu. Tak, drogowskazu. Mogę go użyć teoretycznie. Pokażę wam na mapie, gdzie się udać. O, tam jest kapliczka w ogóle, niedaleko. Porobił tekst. No co ono? Wow! Tylko nie mówcie mi, że od początku mnie ten wywabi. Znaczy, od początku mnie zespi. Jak mnie załatwili, no? Nie! Ja pierdziele, jakie to było chamskie! Ja pierdolę, i całą drogę muszę od początku rżnąć. Masturbacji, Shodan? Chyba masochistycznej jakiejś masturbacji. Nie, to jest jakaś kpina. Jeszcze dwóch idzie na mnie. Dawaj topór. Dobra. Ja i od początku. Dobra, wycofaj. O Jezus. Masakra. I wystrzelił gejzer. Oj Boże. Przerzenie lekkiego pancerza pozwoli na szybkie poruszanie się. No i cały mój dorobek straciłem. Super sprawa. Pięknie. Nie ma co. Dobra, chodź tu gnoju. Jak mnie zdenerwowali, no. Jak kurczę się dałem załatwić, no nie. Po prostu szok i niedowierzanie. I znowu tych frajerów muszę przechodzić. Dobra, na razie będę sobie biegał z tymi mieczykami dwoma. Bo ten topór, kurna, coś dzisiaj mi nie idzie. Znaczy walka tą rążem. Chodź. O. Dawaj. Nice. No nie, z tym duchem już nie chcę walczyć. Nawet z nim nie mogę stoczyć bitwy, bo wygrałem, widzicie? Nie, ikonka już jest nieaktywna. A nie, aktywna, dobra. Bo tutaj były pewnie itemy do zebrania i nie mogłem. Dobra, teraz szybki
Ruch, dobra, udało się. A nie wiem, czy to... Nie, to nie jest to miejsce. Ty. Ten wskaźnik, usuń talizman. Dobra, te talizmany, kurczę, które mają wskazywać drogę, to są takie jakieś dziwne. Bo niby pisze, że mają wskazywać, ale tylko oznaczają drogę. Jedyne te talizmany do wykrywania, to fakt. To dobre. No nie! O! Ja pierdzielę! Dobrze, że unik zrobiłem. Jakaś kpina, ty. A tamten jak zginął? Pewnie tak samo jak ja. Upadek z wysokości, no. Tylko ja to znam. Te gacki już mnie tak wkurwiły dzisiaj, że to jest paranoja. No nie, i przed samym zapisem zginąłem wcześniej. To jest żal. To taki pech w gameplayu to tylko ja potrafię mieć, nie? No ja pierdykam, dobra, pobudmy się. Szkoda tylko, że już nie mam żadnych punktów doświadczenia tak naprawdę za tamte walki. 420, no nie wiem, czy mi starczy mi na jakiś punkt awansu. A starczy. O jeden, musimy pójść w siłę. Zwiększy nam się życie. Kurczę, a ki? Którą statystykę zwiększa mi ki, czyli staminę? Serce. I tylko serce. Dobra, pójdźmy sobie jednak w tą siłę. Zazwyczaj w Dark Souls i w Bloodborne ulepszałem sobie siłę i umiejętności. Czyli to były statystyki pod określone rodzaje broni. To jest chyba tak samo. I wtedy najlepszą strategią było otrzymanie właśnie jednej i drugiej umiejętności na tym samym poziomie, ale na tym samym wyższym. Mi się wydaje, że z taką strategię też będę obierał tutaj w Niohu. Nio, przepraszam. Wydaje, że to będzie dobry pomysł. Jak mam 9 umiejętności, to sobie teraz pójdziemy w siłę. I tym samym powinienem określone rodzaje umiejętności nosić. Niezbędne do kolejnego awansu. 4400 mamy. Potrzebne, to znaczy się musimy mieć. A mamy tylko 211. To na pewno. Coś by tu jeszcze chciał. Ducha opiekuńczego nie zmienię, bo nie mam. Zdobyliśmy trochę tych duszków. Mamy coś fajnego. Roczni. Zwiększa ilość otrzymywania ambrity o 20%. Wow, ale mamy kurczę te. Ale mamy fajne tutaj ulepszenia. Zwiększa częstotliwość wypadania broni 1% to dziadostwo. Zwiększa częstotliwość wypadania pancerzy o 2% już. To już jest lepiej. Zwiększa częstotliwość wypadania eliksirów. Myśliwego. Zwiększa częstotliwość wypadania materiałów o 15%. To jest chyba najlepszy. Ale tą Ambrita jednak bym sobie wybrał ten. Ambrita, czyli punkty jak dusze w Dark Souls, to ulepszania postaci. Powiem wam, już sam nie wiem. Właściwość wypytania materiałów. Dobra, tych materiałów tu mam od groma jeszcze trochę. Weźmy sobie błogosławieństwo wyroczni. Żeby nam Ambrita zostało 20%. To będzie dobre. Okej. Okay. Chyba i tutaj chyba nic więcej nie zrobię. Duchy opiekuńcze, awans zrobiliśmy. Złóż ofiarę. Chyba, że ofiarę byśmy złożyli, ale raczej nie ma sensu na tym poziomie gry. Dobra. Okej, słuchajcie, i w tym momencie zakończymy sobie nasz materiał z gry Nioh na live'ie. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał. Dziękuję za każdy Was poświęcony czas i zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej, jakże innych serii na moim kanale. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!